się w tłum, bo to by móc stanąć z boku, nie wychylać się, przeczekać i mieć święty spokój. A życie z każdym dniem podsuwa nam nowe wyzwania. Dla jednych jest to konkret, dla innych zwykły banał. Można nie widzieć nic, mając sokoli wzrok. Można nie poczuć dotyku zimnych, wyciągniętych rąk. Można przez życie przejść, nie zatrzymując się. Można, ale czy jest w tym jakiś większy sens? Pytam siebie, kim naprawdę jestem. Czy to, co było ważne, stało się ważniejsze? Czy może ideały już straciły sens? To mnie napędza do tego, by ciężar życia nieść. Podchodzę bliżej i przyglądam się sobie. Kiedyś wypatrzę pierwszy siwy włos na głowie. Nie wiem, czy jutro będziemy tacy, jak byliśmy. Ale nie dajmy sobie wmówić, że życie już przeżyliśmy. Nocą mam sny, w mojej głowie tworzą się witraże złożone z twarzy ludzi, którzy będą zawsze w pamięci. Bo życie z podniesioną głową przeszli. Czy byli ostatni? Na pewno nie pierwsi. Oni odkryli w sobie sens istnienia, walcząc z uporem o to, by następne pokolenia wiedziały, co jest czarne, co białe, a nie szare. Prawda wyzwala, tylko czy chcemy ją odnaleźć? Ciągle jesteśmy gdzieś, choć wcale nas nie widać. Chodzimy tak, że nie zostają po nas ślady. Dramat to żyć i martwym być za życia. Sztuka to trwały ślad po sobie pozostawić. W tak nierealnym świecie naszych wyobrażeń wegetujemy jak sprzedawcy własnych marzeń. Głodni sukcesu, goniąc wyścigu szczurów, budząc się w nocy z krzykiem, przerażeni do bólu. Jak te drzwi we własnej nibylandii. Niby szczęśliwi, niby zabawni, niby spełnieni, niby wolni, niby bezpieczni, a naprawdę bezbronni. Tylko rewolucja może przerwać ten letarg. Czas ucieka przez palce, pora wstać, walcz, nie zwlekaj. Finalny sukces zapewni wybór oręża. Zwycięzcy wybrali hasło, zło dobrem zwyciężaj. Czas zresetować własny system wartości. Bóg, honor, ojczyzna, jak w czasach solidarności. Są wartości, których w złotówkach nie zmierzysz. I są ci, co są im wierni do końca, tak jak ksiądz wierzy. Za prawdę trzeba cierpieć. Jestem przekonany, że to, co robię, jest słuszne. Dlatego jestem gotowy na wszystko. Ciągle jesteśmy gdzieś, choć wcale nas nie widać. Chodzimy tak, że nie zostają po nas ślady. Dramat to żyć i martwym być za życia. Sztuka to trwały ślad po sobie po